Jesteś doktorem chiropraktyki od 10 lat. Czy mógłbyś przybliżyć, czym jest chiropraktyka, bo może jeszcze nie wszyscy wiedzą? No oczywiście, tak jak mówisz, u nas to zawód jeszcze jest dość nieznany. Ja kończyłem studia w Australii, to był rok 2010. W każdym z krajów, w którym możemy uczyć się chirurgii, w sumie ta edukacja wygląda troszkę inaczej. Akurat w Australii mamy, mamy dostępne trzy kierunki studiów w różnych miastach. Są to studia pięcioletnie na uniwersytetach. Studia podzielone są z reguły na, na dwa etapy, podobnie jak u nas 3 plus 2 lata. W niektórych miejscach jest to zupełnie inaczej, natomiast studia ogólnie odbywają się. To są studia dzienne. Mamy podzielone, podobnie jak na medycynie, studia na różne sekcje, przedmioty. Uczymy się w Australii akurat wspólnie ze studentami, na przykład weterynarii czy biochemii, farmacji. Natomiast potem po tych wstępnych roku lub dwóch każdy kierunek idzie swoją ścieżką. W Polsce nie ma studiów, które byłyby akredytowane przez Międzynarodową Federację Chiropraktyki, więc. Tutaj takich studiów nie, nie podejmiemy. Natomiast to są studia, które ja kończyłem akurat pięcioletnie dzienne w Australii, tak jak wspomniałeś, w mieście Perth. Ten kierunek dalej jest otwarty, te studia co jakiś czas są zmieniane, ten program jest cały czas uaktualniany, więc pewnie one już inaczej troszkę wyglądają niż, niż u mnie, ale, no ale tak to wygląda. I tu nasuwa mi się pytanie, jak postrzegany jest ten kierunek. Polsce, a za granicą na przykład właśnie w Australii albo na zachodzie. Mm -hmm. Tutaj też mamy duże y, wariacje i duże różnice między poszczególnymi krajami, nawet jeżeli patrząc na, na kraje Unii Europejskiej. Mm, tutaj dobrym przykładem, jak chiropraktyka została mm, wcielona w tą ogólną, ogólną y, służbę zdrowotną jest, jest Szwajca Szwajcaria czy, czy Włochy, y, lub Dania. Natomiast y, u nas w Polsce y, ta profesja jeszcze nie uregulowana prawnie, więc y, w sumie dążymy do tego, aby było przynajmniej tak dobrze jak wśród fizjoterapeutów. Natomiast wiadomo jest nas jeszcze niewielu i, i, i ten proces pewnie potrwa. Natomiast w Australii hmm, chiropraktyka obok medycyny, hmm, dentystyki czy weterynarii to dobrze rozbudowana hmm, i ustanowiona osobno hmm, dziedzina medycyny komplementarnej, gdzie dostajemy tytuł hmm, tak naprawdę naukowy, który u, hmm, Upoważnia nas do, 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 do współpracy z lekarzami, do, praców, do pracy w placówkach medycznych, więc to jest już taki zawód normalnie uregulowany. No, u, u nas niestety jeszcze, jeszcze nie. A jeżeli mówisz o małej grupie w Polsce, to jaka to jest mniej więcej grupa? Aktualnie w naszym Towarzystwie Chiropraktyki jest nas pięć, będzie, podejrzewam, mam nadzieję, niedługo sześciu członków. Więc to, to naprawdę kilka osób, które mm, ukończyły studia według tych międzynarodowych wytycznych i akredytowanych, w akredytowanych placówkach. Pracowałeś w Australii i pracujesz teraz w Polsce. Jak wygląda praca tam, a jak tutaj? No, przede wszystkim w Australii y, pracowałem w klinice, y, w poliklinice, która, y, która zrzeszała 3-4 chiropraktyków, fizjoterapeutów, y, podiatrów y, czy naturopatę. Natomiast tutaj jestem sam, mam też oczywiście swój zespół fizjoterapeutów, natomiast jako chiropraktyk jestem, jestem sam i to jest główna różnica. W Australii po ukończeniu studiów, które akurat ja kończyłem, mamy też prawo i kwalifikacje do wykonywania zdjęć rentgenowskich, więc w swojej placówce mieliśmy taką aparaturę. Tutaj to nie jest możliwe. No, oprócz tego, praktyka jest w założeniu bardzo. Podobna, począwszy od y, pierwszej wizyty, konsultacji pacjenta, poprzez kontynuację terapii i współpracę właśnie y, z innymi specjalistami z zakresu y, czy to fizjoterapii, czy, czy, czy osteopatii. A mógłbyś powiedzieć trochę bardziej szczegółowo, jak wygląda wizyta pacjenta u ciebie? No jasne. Y, zakładam, że pacjent najczęściej nigdy u chiropraktyka wcześniej nie był, są to pacjenci głównie bólowi z bólami mięśniowo-szkieletowymi to kręgosłupu najczęściej lub bóle głowy. Pacjent na wizytę najczęściej przyniesie swoje badania diagnostyczne. Przeprowadzamy dokładny wywiad z pacjentem. Potem oczywiście badanie z zakresu ortopedii, neurologii i stricte chiropraktyki. I potem decyzję, co robić dalej, z czym ten pacjent do nas się zgłosił, czy akurat jest kandydatem na, na takie zabiegi chiropraktyczne, czy być może powinien bardziej skorzystać z fizjoterapii, czy też dietetyki, lub konsultacji u specjalisty. Ale posiadasz ten zespół u siebie? Jak najbardziej. Współpracujemy, tak jak już wspomniałem, z fizjoterapeutami. Moja żona jest dietetykiem, mamy też raz na dwa tygodnie osteopatę. Więc ta, ta, ta opieka jest dosyć rozbudowana, i praktycznie w większości pacjentom jesteśmy w stanie pomóc używając różnych technik. A z jakimi dokumentami pacjent do ciebie przychodzi? Co powinien mieć przy sobie? No jedną z różnic między naszą praktyką w Australii a w Polsce jest to, że pacjent w Polsce jest już często przebadany diagnostycznie, zanim zjawi się u nas na pierwszej wizycie. Najczęściej to rentgen lub, lub rezonans kręgosłupa, natomiast nie ma takiego wymagania, aby pacjent zjawiał się u nas koniecznie z jakimś badaniem kręgosłupa, jeżeli jest osobą. Modą, nie doznał urazu pleców, jeżeli nie ma tzw. czerwonych flag, a więc czynników ryzyka wystąpienia poważnej choroby kręgosłupa lub schorzenia kręgosłupa, no to często powstrzymujemy się od, od robienia takich badań. Natomiast w swojej praktyce najczęściej używam Rentgena do celów diagnostycznych. Po pierwsze, jest to metoda, która dobrze obrazuje stawy i, i, i kości kręgosłupa. Po drugie, można zrobić zdjęcie rentgenowskie w obciążeniu, a więc grawitacja tutaj gra dużą rolę, co jest zaletą w porównaniu z rezonansem. Natomiast rezonans rezerwuje dla, dla pacjentów, którzy mają objawy neurologiczne, u których nie dochodzi do poprawy objawów, u których terapia nie przynosi efektów lub występują inne wskazania. A z jakimi problemami pacjenci najczęściej przychodzą do ciebie? Myślę, że przynajmniej ponad połowa pacjentów to, to, to pacjenci z bólami kręgosłupa, z, z rwą z dyskopatią. Często też pacjenci z bólami głowy, migrenami no oraz urazami sportowymi. A czy zdarzają się tak pacjenci, którzy wchodząc do ciebie do gabinetu, chcą za ciebie kierować tą terapią? No, na pewno są to często pacjenci, którzy nie rozumieją swojego problemu, którzy oczekują natychmiastowego uleczenia, co jak, jak wiesz, w przypadkach schorzeń przewlekłych, chronicznych jest praktycznie niemożliwe, i tutaj, naszym zadaniem, naszą rolą jako chiropraktyków. Jest wytłumaczenie pacjentowi etiologii schorzenia, przyczyny problemów i ukierunkowanie ich w odpowiednią stronę, wytłumaczenie planu terapii. Natomiast no, no zawsze zdarza się tak, że, że, że pacjent ma swój pomysł, jeżeli on się z nami pokrywa z naszym pomysłem na leczenie, to, to jak najbardziej. Natomiast no, bywa tak, że to my musimy narzucić ten, ten ton terapii. A czy zdarzają się przypadki, gdzie y, miałeś dużą satysfakcję, jak pomogłeś pacjentowi? No Myślę, że to są pacjenci, którzy trafiają do nas z ostrym bólem pleców, z ostrą rwą kulszową lub y, bardzo mocnym bólem głowy, blokadą w szyi, pacjenci po wypadkach komunikacyjnych. Wtedy z taką dużą intensywnością bólu y, ci pacjenci potrafią odczuć ulgę niemal natychmiast. Y, a jakimi technikami y, posługują się chiropraktycy? Głównie nasza terapia polega na, opiera się na terapii manualnej. Najczęściej jest to manipulacja, manipulacja stawów. Mamy kilkadziesiąt różnego typu technik w naszej profesji, natomiast najczęściej możemy powiedzmy mówić o, o 3-4 technikach, których, które używamy na co dzień. Ja akurat używam techniki zwanej Diversified, czyli to są metody krótkodźwigniowej manipulacji stawów o, o szybkiej prędkości. Tak zwane, potocznie tak zwane nastawianie kręgosłupa. To musimy też pamiętać, że nie są, nie są to jedyne techniki używane w na naszym gabinecie, bo, bo istnieją też przeciwwskazania do takiej manipulacji bardziej gwałtowniej i wtedy możemy przejść do mobilizacji stawów. Natomiast na najczęściej chiropraktyka, jeżeli popatrzymy sobie gdzieś tam na nagrania na w sieci, no to jest kojarzona właśnie z manipulacją Stawów. A czym różni się chiropraktyka od fizjoterapii, jeżeli miałbyś tak w skrócie powiedzieć? Patrząc historycznie, chiropraktycy skupiali się tylko i wyłącznie w przeszłości na nastawianiu kręgosłupa, na manipulacji stawów kręgosłupa. Potem, jak w miarę jak profesja rozrastała się, robiła się bardziej różnorodna, Również zaczęliśmy polegać na technikach bardzo charakterystycznych dla, dla fizjoterapeutów, a więc weszły wszystkie techniki mobilizacyjne, techniki tkanek miękkich, rehabilitacja, treningi, ćwiczenia wzmacniające kręgosłupa. Więc te różnice pomiędzy chiropraktyką a fizjoterapią ogólnie powoli zaczynają się zacierać, bo mamy też fizjoterapeutów, którzy bardzo często w swojej profesji używają w swojej praktyce technik manipulacyjnych kręgosłupa. Natomiast myślę, że główną różnicą taką, jeżeli miałbym teraz powiedzieć, to, to jest fakt, że chiropraktycy jednak skupiają się głównie na schorzeniach kręgosłupa, dodatkowo schorzeniach stawów obwodowych czy urazach takich stawów. I też nasza edukacja oparta jest na, na bardziej już dosłownie i dokładnie na, na, na diagnostyce i schorzeniach układu kręgosłupa. Ale to z tego, co rozumiem, bardzo dobrze można współpracować i chiropraktyk, i fizjoterapeuta razem. Oczywiście, tak jak właśnie w naszej, naszej praktyce, staramy się dzielić obowiązki, staramy się robić to, co każdy umie, umie najlepiej, więc wspólnie zarządzamy takimi pacjentami, którzy akurat potrzebują być może i fizjoterapii, i chiropraktyki, czy osteopatii. A jak wygląda współpraca z lekarzami u ciebie? No tu akurat zauważam pozytywny trend. Współpracujemy z coraz większą liczbą lekarzy. Niestety czasami trafimy też na lekarzy, którzy są niezbyt przychylnie nastawieni do naszej profesji, ale to głównie myślę wynika. Po prostu z braku wiedzy o tym, o tym, co robimy, i tu, my, jako i Polskie Towarzystwo Chiropraktyki, i, i jako my, terapeuci, powinniśmy zadbać o to, żeby ta edukacja była, żeby, żeby ludzie wiedzieli o tym, czym się zajmujemy. Natomiast współpracujemy i z neurologami, i, i z ortopedami, z reumatologami, i ta współpraca wtedy jest, jest bardzo owocna, gdy jest ta komunikacja, gdy jest to wzajemne zrozumienie. Także w niektórych krajach. Dochodzi do konfliktów pomiędzy chiropraktykami, osteopatami na przykład, czy, czy lekarzami, natomiast u nas jeszcze z takimi konfliktami się nie spotkałem, raczej ta współpraca, jeżeli już jest to, to przebiega dobrze. A czy są takie były takie przypadki pacjentów, którzy zapadli ci w pamięć? No na pewno, jak, jak to często bywa na początku kariery, jeszcze w Australii miałem pacjentkę, która, która była naszą pacjentką, pacjentką naszej placówki od dawna, natomiast mnie ona została powiedzmy przekazana od terapeuty, który akurat kończył pracę. No i pewnego dnia zgłosiła się z objawami, jak ona nazywała migrenowymi oraz bólem szyi. Natomiast nie wspomniała nic o, o, o traumie, o dodatkowych objawach. Gdzieś tam od początku świeciły mi się czerwone lampki, że powinienem tą pacjentkę jeszcze raz przebadać, zwolnić, zrobić krok krok w tył i, i, i rzeczywiście pacjentka okazało się, że miała rozwarstwienie tętnicy kręgowej w wyniku doznania traumy czy urazu w domu. No i, no i tutaj konieczna była interwencja lekarzy i, i, i gdybym nie zwolnił, gdybym nie poczekał i nie zastanowił się dwukrotnie, to być może komplikacje, które po zabiegu prawie nigdy się nie zdarzają, ale jakieś tam ryzyko istnieje, byłyby tragiczne w skutkach, w skutkach więc no, na początku kariery taki dosyć mocny akcent, który zwrócił uwagę na to, że jednak nie wszyscy pacjenci są, powinni być kwalifikowani do terapii manualnej i, i trzeba, trzeba być podwójnie wyczulonym na, na takie przypadki. A takie może nietypowe pytanie, bo pacjenci też zdarza się, że potrafią odwdzięczyć się za to, co dla nich zrobiłeś. No tutaj prezenty zdarzają się nieczęsto, no głównie są to, są to podziękowania, natomiast pewnego razu otrzymałem świeżo opierzonego kurczaka na od pacjentki, także to, to zapadło w mojej pamięci, jeszcze ciepły, oskubany. Także to, to był chyba taki najbardziej nietypowy prezent. A gdzie można Cię znaleźć? Aktualnie prowadzimy dwa gabinety, jeden we Wrocławiu, drugi natomiast jest w Kłodzku. Także jeżeli jest ktoś zainteresowany tego typu terapią, to, to zapraszamy jak najbardziej do, do odwiedzenia naszych gabinetów. Jeżeli jest ktoś zainteresowany również chiropraktyką, to, to, to dowie się więcej na naszej stronie internetowej chiropraktyka.wroclaw.pl Dziękuję Ci za podzielenie się taką ilością informacji i powodzenia. Dzięki.